Choć to już 45. finał Olimpiady Geograficznej, to po raz pierwszy odbywa się w Kołobrzegu. W wydarzeniu bierze udział ponad 200 uczestników, w tym 119 finalistów z całej Polski, którzy przystąpili dzisiaj do pisemnych zawodów. W tej grupie 119 jest nawet troje gimnazjalistów, a pozostali to są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Jest około 40 członków jury i Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej i około 60 nauczycieli i opiekunów, a więc to jest duża grupa osób. Program tych zawodów jest niezwykle bogaty. Głównym celem Olimpiady Geograficznej jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowania geografią wśród młodzieży, wykrywanie talentów i rozwijanie pasji. Pragnę dodać, że w miarę upływu czasu te strategiczne cele pozostały bez zmian. Natomiast doszedł jeszcze jeden, o którym chyba inicjatorzy olimpiady wówczas nie marzyli. Mianowicie reprezentowanie Polski na zawodach Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej. Skoro olimpiada, to chodzi o wyłonienie zwycięzcy. Nie jest to zadanie łatwe dla młodego człowieka, jeśli odnosząc się do roku bieżącego, uzmysłowimy sobie, że do pierwszego etapu zawodów finałowych przystąpiło ponad 1800 osób w całej Polsce. Do finału zostanie zakwalifikowanych jedynie około 20 osób, a wygrany może liczyć na wiele przywilejów. Przywileje są takie jak w przypadku innych olimpiad, które rozgrywane są pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, to znaczy wstęp na studia wyższe, oczywiście pamiętamy o tym, że na niektóre kierunki nie ma już egzaminów, a zatem jest to tylko ułatwienie w rekrutacji. Może dla niektórych nawet to ważniejszy przywilej, to zwolnienie z matury. Ogłoszenie wyników i uroczystość zakończenia 45. Olimpiady Geograficznej odbędzie się w niedzielę 14 kwietnia. Wszystkim finalistom życzymy powodzenia.